Życzę Wam i nam wszystkim, żeby ten nowy rok był nieco inny niż poprzedni. Żebyśmy mogli przełamać pewien impas, który w państwie polskim trwa już od ponad 5 lat. Życzę Wam odwagi, bo dzisiaj ta odwaga jest najważniejsza. Spokojnego i pełnego radości nowego roku. I przede wszystkim takiego, który będzie pomagał nam zmierzać w stronę demokracji. Życzę Wam stabilnych finansów publicznych i niskich podatków. I wielu zmian, zmian na lepsze. I spełnienia wszystkich marzeń w nowym, zbliżającym się roku. Przede wszystkim nabrania sił z tymi najbliższymi, bo czeka nas po nowym roku dużo wyzwań. Bo wybory prezydenckie, które są absolutnie do wygrania. Musimy być razem w tej walce. Potrzebna jest Wasza siła. I wygramy te wybory prezydenckie. Jestem pełna nadziei, pełna optymizmu i pełna dużej, wielkiej wiary. Życzę również tego, by nowy 2020 rok był rokiem samych sukcesów. Szczęśliwego nowego roku.